Witam w kolejnym odcinku Gunfire TV. Dzisiaj zrobimy przegląd replik do 1500 zł i w tym odcinku M4 albo AE-15, jak to woli, jedziemy. Na pierwszy ogień spec na EMS, w tym wypadku model Daniel Defense, więc oryginalne oznaczenia, metalowe w pełni body, bardzo dużo szynis. System szybkiej wymiany sprężyny ESA, w środku układ elektroniczny XASR, oczywiście od firmy Gate. Bardzo fajny karabinek, raczej leśny, chociaż jak ktoś się uprze, może biegać i w C-Cubie, ponieważ w komplecie dostajemy sprężynę M90, a więc bardzo szybko możemy sobie zmienić tutaj sprężynę na C-Cubówkę i pobiegać z tym w budynku. Także pierwszy karabinek w tym rankingu to Daniel Defense, oczywiście od Specnaz. Kolejny to Amoeba od firmy Ares i tutaj również mamy składane przyrządy celownicze. Dla odmiany body jest wykonane z tworzywa sztucznego, w komplecie high cap. Tutaj mamy długi front w systemie Kimot, aluminiowy, metalowa lufa zewnętrzna z tokiem kozackim, dużym urządzeniem wylotowym, ale oczywiście pod spodem jest gwint, a więc możemy sobie wrzucić taser, tłumik albo inne urządzenie wylotowe, jeżeli jakimś cudem to nie będzie się Wam podobało. Mimo długiego frontu, bardzo króciutka kolba typu PDW i mamy tutaj, oprócz rozkładanej kolby, oczywiście miejsce na baterie i system szybkiej wymiany sprężyny. Nie założycie jakiejś super dużej baterii, ale dzięki takiej składanej kolbie ten karabinek zajmuje dużo mniej miejsca, więc zmieści się Wam nawet w zwykłym plecaku. Bardzo fajnie profilowany chwyt pistoletowy, duży zrzut magazynka, rotacyjna komora hop-up. Także jeżeli ktoś lubi trochę nietypowe repliki albo po prostu z tak krótką kolbą i chciałby to nosić w plecaku zamiast w specjalnym pokrowcu, to polecamy Amoebę od Aresa. Kolejna w naszym rankingu to Specna One, czyli seria karabinków, które mimo że nie mają w środku elektroniki, to cechują się tym, że mają bardzo kozackie części wewnętrzne, wzmocnione. Jest to seria, która jest najbardziej lubiana do tuningu, ponieważ mam tutaj większość części w środku wzmocnionych, aluminiowy, długi front, oczywiście w pełni metalowe body, system szybkiej wymiany sprężyny, ale jednak musimy ten gearbox wysunąć z body, dzięki czemu też ten gearbox możemy wrzucać do innych body, innych firm i w drugą stronę to również działa, a więc możemy tutaj sobie nawet wymieniać szkielet gearboxa, czy ten gearbox wrzucać do body innych firm. Świetne spasowanie, to wszystko idealnie leży, nie ma żadnych luzów, duża, ciężka, bardzo solidna replika ze świetnymi częściami wewnętrznymi i wręcz idealnym spasowaniem. To nasza kolejna propozycja w budżecie do 1500. Zanim przejdę do następnych karabinków, daj lajka, jeżeli podobał Ci się film, zasubskrybuj kanał i oczywiście kliknij w dzwoneczek, a ja wracam do reszty przeglądu. Kolejna propozycja na naszej liście to Combat Machine od G&G. Tutaj w kolorze Battle Grey, czyli bardzo modny, fajny kolorek. Moim zdaniem chyba najfajniejszy, jeżeli chodzi o kolory dostępne u G&G. Co nie oszukujmy się, to nie jest duża paleta kolorów, ale ten szary jest bardzo fajny i bardzo fajnie na nim by wychodził każdy kamuflaż, gdybyśmy chcieli to pomalować. To też chyba jedyna replika, która jest troszeczkę krótsza, więc nadawałaby się na C-Cuba, nawet w stoku. Body z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym, czyli troszeczkę tańsza seria Combat Machine u G&G, natomiast front w systemie Kimot oczywiście aluminiowy, robiony na CNC, a więc wszystko bardzo fajnie spasowane, żadnych luzów. Rozkładane przyrządy celownicze. Komora hop-up, niedziałający bolt catch, dwustronny zrzut magazynka, z tej strony również. W komplecie magazynek high cap z takim bardzo fajnym profilowaniem pod dłoń.
W środku oczywiście ETU, czyli Electronic Trigger Unit, a więc bardzo rozbudowany MOSFET, który pozwala nam na programowanie m.in. serii trzystrzałowej. Także taka bardzo fajna, nawet trochę C-kubowa rybniczka w naszym rankingu. Kolejny karabinek, tym razem z serii Edge 2.0, a więc już naprawdę na wypasie, w pełni metalowe body. Tutaj mamy akurat front na delta ringu z szynami RIS, nieruchomą muszką, za to ze składaną szczerbinką. W komplecie dwa midcapy po 125 kulek, jakże fajne S-Magi. System szybkie wymiany sprężyny, bateria w kolbie. I teraz bardzo długa lista tego, co ów karabinek ma w sobie. Zaczynamy od komory hop-up, oczywiście rotacyjna i co ciekawe w środku jest gumka hop-up, flat hop, helium. W środku mamy również układ elektroniczny Gate Aster, a więc pełny wypas. Dodatkowo spust Solar Trigger, a więc maksymalnie tutaj mamy delikatny spuścik ustawiany. Bardzo szybki silnik, system szybkiej wymiany sprężyny SA2, więc najnowszy, mega szybko możemy sprężynę zmienić na C-kubową i oczywiście dostajemy w komplecie sprężynę M90, a więc z takiej wersji szturmowej możemy bardzo szybko zrobić sobie C-kubóweczkę z genialną elektroniką i spustem, który możemy ustawić prawie na dotknięcie. Także naprawdę mega wypasiony karabinek, który ma już chyba wszystko, co Wam potrzeba do lasu czy do C-kubu. Najciekawszy moim zdaniem karabinek zostawiłem na koniec i tak, w budżecie do 1500 zł zmieścicie się z taką M16 razem z podwieszonym granatnikiem z serii Specna One, a więc w całości metalowe body, high cap w komplecie, bardzo dużo wzmacnianych części w środku, kolba pozwalająca zmieścić naprawdę mega wielką kozacką batkę. Jeżeli ktoś lubi klimaty wojny w Wietnamie, albo po prostu zawsze chciał mieć taką replikę, chociażby przez jej kultowość na filmach, no to w półtora klocka może wyrobić się z całym 16 z granatnikiem. I tak, granatnik też działa, a jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wie, to Specna robi również granaty do granatnika. Napisz nam w komentarzach, który z tych karabinów podobał się Tobie najbardziej i co Ty wybrałbyś, mając budżet do 1500 zł. Jeżeli podobał Ci się film, łapka w górę, zasubskrybuj kanał i oczywiście kliknij w dzwoneczek, a my widzimy się na kolejnych filmach.